Są dwie rzeczy, które wiem, że sporo z Was naprawdę lubi. Po pierwsze są to komputery ze stajni ZX Spectrum, a po drugie są to komputery samoróbki. Może więc tak połączyć te obie rzeczy? Dzisiaj przed Wami komputer Zrób to sam, oparty na Raspberry Pi Pico, dzięki któremu za w sumie niewielką kasę albo trochę pracy będziecie mogli odpalić nie tylko ZX Spectrum, ale też inne maszynki. Zapraszam na prezentację Murmuliatora. Ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, parę słów o naszym partnerze, firmie PCBWay. Firmie, która zafundowała nam specjalnie z okazji tego tematu, tego odcinka, płytki potrzebne do jego produkcji. Także jeśli będziecie potrzebować dowolnych usług związanych z produkowaniem customowych płytek PCB, ich montażem, a także przygotowaniem do sprzedaży gotowego produktu, zajrzyjcie na stronę PCBWay.com i zarejestrujcie się, otrzymacie bonus $5, dokładnie tyle, ile kosztuje wykonanie właśnie takiej płytki. Polecam więc firmę PCBWay Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork Retrogralnia, a dzisiaj Murmuliator. Murmuliator to oparty na naszym zbawcy retro Raspberry Pi Pico komputer, który po pierwsze służyć nam może jako emulator komputera ZX Spectrum w różnych odmianach. Składa się on z samego Pi, wpinanego do customowej płytki PCB, do której można podłączyć monitor przez złącze VGA, a jak się naprawdę postaramy i mocno chcemy, to także HDMI. Klawiatura od PC-ta na złączu PS2, ewentualnie na USB działającym w trybie PS2. Dane gry i pliki trzymamy na karcie SD, a jeśli idzie o dźwięk, to mamy tutaj wyjście mini jack oraz, co ważniejsze, także wejście mini jack, jakbyśmy chcieli używać prawdziwego magnetofonu od Spectruma do ładowania gier. Jak widzicie, założenia mamy tutaj całkiem podobne jak w komputerach Pico VGA czy Retro VGA, a już bardzo podobne do tych z basicowego Pico Mite VGA Mini. Tutaj jednak mamy jeszcze jedną rzecz, której brakuje troszkę tym poprzednim. Niesamowite oprogramowanie w postaci doskonałych emulatorów ZX Spectruma w kilku wersjach, zarówno Spectrumów, jak i emulatorów i nawet nie tylko Spectrumów. Temat Murmuliatora chodził za mną już od kilku miesięcy, a i także podsuwali mi go różni ludzie, Andrzej z Retrosfery czy sam Zaxxon. Notabene ten ostatni mi o nim powiedział dosłownie kilka dni po tym, jak złożyłem w PCBWay zamówienie na płytki. Płytki dotarły do mnie już na początku lutego, ale musiałem czekać jeszcze na kilka innych części, a potem mi się jeszcze troszkę lutowanie przedłużyło, o czym jeszcze powiem, ale na razie przejdźmy już do mięsa, do płytki PCB Murmuliatora. Płytka Murmuliatora bardzo przypomina inne rozwiązania takich mini komputerków opartych na Raspberry Pi Pico. Bardzo fajnym jest to, iż została ona tak przygotowana, że możemy tutaj montować zarówno części THT do lutowania przewlekanego, jak i części SMD do lutowania powierzchniowego. Tylko w przypadku kilku części, takich jak na przykład port na kartę SD, czy dosłownie paru innych kondensatorków, rezystorków, zawsze musimy przylutować je za pomocą techniki SMD, ale to są wyjątki. No generalnie ta płytka nie powinna stanowić dla Was żadnego problemu, jeśli chodzi o lutowanie. Jak ją sobie obejrzymy, to od razu widać, w którym miejscu będzie montowane Raspberry Pi Pico. Wersja płytki, którą lutuję, to jest wersja 1.3 i w niej jest dodatkowa możliwość do lutowania dodatkowej pamięci RAM do tego projektu oraz możliwość podlutowania portu DB9 pod pad od Pegasusa. W międzyczasie pojawiła się też wersja nowa 1.4 z dodatkowym wyjściem na zewnętrzne karty dźwiękowe, ale tym się nie trzeba przejmować. Za wyjście wideo w tym mini komputerku robi port VGA. Można też tutaj przylutować HDMI i nawet najnowsza wersja programowania to HDMI wspiera, ale z tego co kojarzę, to chyba jeszcze bez dźwięku. Sygnał VGA generowany jest za pomocą serii rezystorów, podobnie jak na przykład w Retro VGA czy Pico Mite VGA. Tutaj zostaną zamontowane dwa porty jack, mini jack do wejścia i wyjścia dźwięku, a poniżej znajdziemy miejsce, w którym znajdą się kondensatory i inne układy związane z generowaniem tychże i odbieraniem tychże sygnałów.
Obok mamy miejsce na port PS2, ewentualnie USB działające w trybie PS2 do podłączenia klawiaturki. A na dole będzie jeszcze seria pinów, które będą wejściami i wyjściami układu oraz miejscami do podłączenia pinów konfiguracyjnych. I to właściwie wszystko. Częściami, na jakie czekałem, jeszcze były złącza VGA, takie specjalne, wąskie, te same, które są używane w Picomite, ale też trzeba było znaleźć odpowiednie złącza mini jack, czy dobrać złącze karty SD. A gdy wszystko przyszło, zająłem się składaniem. Uprzedzając fakty, robiłem jeszcze dwa kolejne domówienia części. Tak jak mówiłem, ten komputerek możemy albo wykonać w technologii THT, albo w technologii SMD. Ja na początku chciałem to zrobić normalnie, po chłopsku, zwyczajnie za pomocą THT, ale w końcu wziąłem się za siebie, uznałem, że czas popróbować SMD i zrobiłem to w technologii SMD. No przez to trwało to trochę dłużej niż normalnie, raz, że bardzo rzadko lutuję w tej technologii, dwa, że musiałem dokupić całą masę rezystorków, bo takowych nie posiadałem, zresztą także kondensatorków i innych układów. 90% mam więc wykonane w technologii SMD, tylko dosłownie parę diod, no i kilka takich dużych kondensatorów mam, takich typowych THT. Trochę było z tym zabawy, robiłem to na 3 razy i miałem strasznego stracha, że coś zrobiłem źle i że mi ten układ, że mi ten komputerek nie ruszy, mimo że dla bezpieczeństwa robiłem go od razu w 2 kopiach, ale oczywiście, ponieważ oglądacie ten film, no to już wiecie, że na szczęście udało mi się i obydwa egzemplarze zadziałały. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki byłem spanikowany przed uruchomieniem złożonych maszynek. Ten projekt ciągnie mi się już 2 miesiące i bardzo nie chciałem czekać kolejnego. A miałem złe przeczucia, bo pamiętajcie, że SMD nie jest mi za bardzo bliskie, a poprzedni podobny projekt Picomite VGA miał straszne problemy przez uszkodzone, a raczej źle zaprojektowane płytki PCB. No ale na szczęście wszystko zadziałało. Tak wygląda skończony produkt. Zastanawiałem się, czy zamontować złącze PS2 czy USB. Zamontowałem PS2, bo akurat takie złącze miałem w domu. Jest tutaj pewna nadmiarowość układów, bo są tutaj układy, które są przygotowane pod podmontowanie jeszcze kilku rzeczy, między innymi dodatkowego portu USB. Mogę też tutaj z łatwością dodać jeszcze tą pamięć dodatkową, o której wam wcześniej mówiłem. Jej na razie nie ma, ale myślę, że ją domontuję, szczególnie że płynie już ona, czy tam raczej leci już ona do mnie z Chin. No generalnie wydawało mi się, że to nie ruszy, na szczęście ruszyło. Jedyny później problem jeszcze miałem z tym, żeby dobrać odpowiednie ułożenie tak z worek, żeby ten cały komputerek ruszył. Projekt chociaż ma dosyć bogatą dokumentację, to jest ona trochę chaotyczna, ale udało mi się znaleźć w końcu taki JPEG, w którym te oznaczenia z worek były wypisane. No i w końcu udało mi się aktywować klawiaturę oraz odpowiednio ustawić opcję dźwięku. Żeby zmienić płytkę w prawdziwy komputer, należy załadować na nią oprogramowanie. Jako że pokazywałem wam już chyba z 20 razy, jak się programuje Pipico, to wiecie już, że jest to tak proste, jak przeciągnij upość między dwoma katalogami na Windowsie, więc nie będę się tutaj znowu rozwodził nad tym tematem. Załadowałem do Pipico emulator ZX Spectruma, a na kartę SD wgrałem gierki i jazda. Do podłączenia tego komputerka do telewizora, do grabera, używam konwertera VGA i audio do HDMI. Bardzo fajnego, polecił mi go Zaxxon i rzeczywiście on działa, a to jest już dużo, jeśli chodzi o tego typu konwerterki. Do tego oczywiście mam klawiaturę na PS2, taka zwykła, standardowa klawiaturka. I jeszcze mam pada od Pegasusa, bo jak wspominałem, od wersji 1.3 tej płytki taki padzik jest już obsługiwany. Oczywiście mam też włożoną kartę SD, tam znajdują się pliki do emulatora, do ZX Spectrum, ale są to tylko pliki, obrazy dyskietek, gier, obrazy kaset, no bo jak wspominałem, sam emulator wgrywamy do pamięci nieulotnej samego kontrolera Raspberry Pi Pico, no i oczywiście też z tego Raspberry Pi Pico ten cały komputerek jest w ogóle zasilany. Na pierwszy ogień niech pójdzie taki podstawowy emulator, który jest najbardziej związany z tym projektem. Jest takim podstawowym emulatorem ZX Spectruma, specjalnie dla emulatora.
Jest to produkt autorstwa Technokata, emulator, który emuluje ZX Spectrum 128 z różnymi tam akcesoriami. Także zobaczmy, jak się go obsługuje. Po uruchomieniu możemy sobie wcisnąć F1, by wywołać menu pomocy. No niestety ta pomoc jest po rosyjsku, ale oczywiście możemy sobie tutaj użyć offline'owo, czy raczej online'owo Google Translatora i ten plik sobie przetłumaczyć i są tutaj raczej proste rzeczy. Pod F2 mamy Quick Save'a, pod F3 mamy Quick Load'a, to jest tworzenie plików .z80, czy takich zrzutów stanu całego komputera, zrzutów pamięci. Pod F12 mamy takie główne menu, tutaj też możemy wejść do tych Quick Load'ów i Quick Save'ów. File Browser pokażę Wam za chwilę. Możemy wywołać klawiaturę ekranową, tak by sobie wyklikać jakieś klawisze czy dziwne znaczki, których normalnie na klawiaturze PC-ta nie uświadczymy. To jest całkiem wygodna opcja. Myślę, że na przykład do programowania mogłaby się tym całkiem nieźle przydać. Zresztą sami zobaczcie, jak tutaj ta klawiatura ładnie wygląda. Możemy sobie chodzić i wybierać odpowiednie kombinacje czy odpowiednie klawisze. Menu Tape służy nam do sterowania wirtualnym magnetofonem. Te wszystkie Tape Start, Tape Stop są też podlinkowane pod odpowiednie skróty klawiszowe. W menu Settings, no, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy różne ustawienia, sposób bootowania, to czy ma być informacja na temat działania emulatora, czyli head-up display włączone czy wyłączone, czy mamy mieć włączone turbo na magnetofonie, jak ma być obsługiwany joystick, czy ma być emulowany na klawiaturze, czy ma być to joystick w postaci tego zewnętrznego pada do Pegasusa, czy w ogóle mamy joysticka nie mieć. No takie podstawowe rzeczy, no, które się przydadzą do normalnego działania tego komputerka. W menu wyboru emulacji dźwięku możemy sobie ustawić, czy będziemy używali Beepera, AY-ka, czy karty emulowanej TurboSound, czy może prawdziwej podłączonej fizycznej takiej karty. Ja ustawiam oczywiście Beeper plus AY, bo to jest najczęściej używane przez gierki, ale też będziemy testować inne ustawienia. Te wszystkie opcje możemy sobie zapisać albo wczytać z karty SD, no to jest też dosyć wygodne. Tak się zastanawiam, od czego by tutaj zacząć. Później raczej przyspieszę to pokazywanie, a zacznę od może prostego programu w Basicu. Jak tutaj widzicie, używam normalnie klawiatury, bo mam włączony tryb Basica 128, ZX128, gdzie ta klawiatura działa już normalnie. No i co mogę powiedzieć? No działa to, zresztą sami sobie zobaczcie. Jeszcze kilka literek i odpalamy. No i działa. Jednak największym barierem tego komputerka jest file browser, który odpalamy przez klawisz Windows. Tutaj mam niestety ten mały problem, iż wgrałem na tą kartę strasznie dużą ilość plików i im głębiej wchodzę do katalogu, im się tam więcej zagłębiam, im więcej mam tych plików na ekranie, tym ta karta działa niestety coraz wolniej. No to jest przypadłość tego emulatora. Rozwiązaniem jest nie wrzucanie na kartę 10, 20, 30 tysięcy plików. No ale jak już dojdziemy do konkretnego pliku, tutaj jest to plik tab, to wystarczy go wybrać Enterem, a następnie uruchomić wirtualny magnetofon, wciskając klawisz F5. Ponieważ mam wybrany w emulatorze tryb ładowania normal, no tutaj musiałem więc poczekać uczciwe 5 minut, wygrywając tak jak na prawdziwym, normalnym spektrumie, taką prędkością tą grę. No ale w końcu się doczekałem, gra jest uruchomiona. Wybrałem sobie Kempston, joystick Kempston. Przez chwilę myślałem, że ten joystick mam podmontowany pod klawiaturę. Nie, mam go jednak podmontowanego już pod pada. Jak widzicie, no gra działa znakomicie. Gra ładowała się niestety trochę długo, natomiast gdybyśmy mieli wybrany fast loading, jak tutaj teraz zrobiłem, no to sami popatrzcie, ile sekund po enterze gra się uruchomi. Nic nie dotykam, chwilę czekam i gra odpalona i też można sobie już pograć.
Ten emulator nie obsługuje plików TZX niestety, natomiast obsługuje pliki Z80. Jak widzicie, bardzo szybko się one ładują. Obsługiwane są za to obrazy dyskietek, które można podmontować od A do D. I taką podmontowaną dyskietkę możemy odpalić w TR-DOSie, a przy okazji sobie posłuchacie, jak brzmi emulacja AY. A teraz dla porównania może emulacja tego całego Turbo Sounda. Posłuchajcie. A może jeszcze muzyczka z Diziego, wersja na 128 ZX-a. Ten emulator jest naprawdę fajny i mocno rozbudowany, ale nie jest jedyny. Teraz Wam pokażę drugą opcję, emulator FastBeta ZX, który pozwala na emulację nie tylko ZX-a 128, ale też innych maszyn. Dodatkowo działa on bardziej responsywnie, jeśli idzie o sam interfejs. Jeśli chodzi o opcje konfiguracyjne tego emulatora, to jak widzicie, możemy tutaj emulować kilka komputerów z rodziny ZX Spectrum i klonów ZX Spectrum. Mamy też możliwość emulacji kilku różnych układów dźwiękowych. Mamy opcję zmiany działania stereo, mamy turbo, mamy wybór rodzaju joysticka i generalnie no sporo jest tutaj nowych rzeczy. Mamy na przykład obsługę plików TZX i co ciekawe, czytałem, że one też się mogą czytywać, że tak powiem, w trybie fast load. Ale przyznam się, że jeszcze mi się nie udało w tym emulatorze tego trybu wywołać, bo mi to jakoś nie działa. Zastanawiam się, czy tutaj nie jest problemem fakt, iż ten emulator jest przygotowany z myślą głównie, nie tylko, bo działa też bez, ale z myślą głównie o tej dodatkowej pamięci, której jeszcze nie mam w tym komputerku zamontowanej. Także prawdopodobnie będę musiał jeszcze tutaj się tym emulatorem pobawić tak uczciwie, jak już sobie dolutuję ten dodatkowy RAM. A przy okazji na szybkiego Dizzy z pliku Z80 i AY. Notabene pliki TRD, TR-DOS oraz Turbo Sound są również obsługiwane, zresztą przekonajcie się sami. Ale nie będę się w ten temat tego drugiego emulatora generalnie wgryzał, no bo niestety ten film i tak już jest wystarczająco długi. Oba pokazane emulatory są naprawdę rozbudowane i muszę powiedzieć, że zamieniają tą płytkę na coś, czego odpowiednikiem może być na przykład Sisyph dla ZX-a. Wiem, że to, co pokazałem dzisiaj, to dopiero liźnięcie ich możliwości, ale uznajcie, że to takie dopiero wprowadzenie do tego tematu. Może z reszty zrobimy osobnego streama. Co ciekawe, te dwa emulatory to nie jedyne emulatory ZX-a na Murmuliatora, a także nie jedyne emulatory w ogóle. Z
Ze strony projektu można ściągnąć już całkiem nieźle działającego emulatora NES-a. Mamy też rozwojowe wersje Sega Master System, Mega Drive'a i Game Boya. A no jeszcze na tej płytce bez problemu odpalicie całego basicowego Picomite VGA. Zdecydowanie jest to więc mega uniwersalne rozwiązanie, chyba najbardziej uniwersalne w tym momencie w rodzinie mikrokomputerów opartych na Pico. Koszt? Płytka za dolara, kilka złączy, rezystorów, kondensatorów, diod, tranzystorów, czyli standardowo. W zależności od tego, co macie w szufladzie, od kilkudziesięciu do może 150-200 zł, no i trochę czasu. Notabene pytałem się Zaxxona, bo on te komputery już kiedyś robił w wersji już z dostępną dodatkową pamięcią RAM i mówił, że płytki ma, także jeśli będzie zainteresowanie, szczególnie wśród tych, którym się nie chce samemu tego zrobić, to on może je wykonać. To co, jak się Wam Murmuliator podoba? Zapraszam do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na Discordzie. Obejrzyjcie te filmiki o podobnych komputerkach, a my widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.